praktycznie 100 lat temu, od 1 marca 1920 roku, czwarty pułk strzelców podhalańskich przyjął swoją nazwę, a miejscem stacjonowania garnizonu został wyznaczony Cieszyn. Bardziej chcemy uczcić ten ważne wydarzenie, jest to w końcu setna rocznica, także w dniu Narodowego Święta Pamięci o Żołnierzach Niezłomnych, Żołnierzach Wyklętych, również przypominamy bardzo ważną naszą tutaj setną rocznicę utworzenia 4. Pułku Strzelców Podhalańskich, ponieważ muzeum stara się cały czas przypominać tą dumną kartę historii cieszyńskich podhalańczyków. No i eksponaty zgromadzone do tej pory to przeważnie od kogo? Eksponaty, w sumie gromadzone ponad 20 lat, pochodzą z całego świata, bez przesady, i są jakby taką martwą, ale historią tutaj Śląska Cieszyńskiego i naszych bohaterskich podhalańczyków. Zanim cieszyńscy podhalańczycy wyglądali i mieli mundur taki, który najczęściej kojarzy nam się z wojskami podhalańskimi, 100 lat temu, kiedy pułk został formowany i kiedy pierwszym dowódcą pułku był podpułkownik Mieczysław Boruta Spiechowicz, w 1920 roku nasi podhalańczycy tak wyglądali. Tak wyglądało mundurowanie właśnie w 1920 roku, kiedy bronili naszej ojczyzny przed nawałą bolszewicką.